One. A witam, witam Jakub, witam serdecznie wszystkich. Funkat Breaks 326 edycja. Witam oczywiście debiutantów, bo Jakub jest debiutantem. Tylko coś mi tutaj, muszę sobie ten statyw. Kurczę. O, kurka, sorry, będę trochę tu mieszał. Muszę sobie ten statyw jakiś sprawić inny, bo ten już jakoś tak nie domaga. A witam, witam, Remigiusz, witam, 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 witam. O zdrowie nie pytam, bo na pewno dobre. Okej, ja już tu wstępne przygotowania. Zaraz wam wszystkie szczegóły tutaj zdradzę. Oczywiście o co tu chodzi w ogóle. Także pozdrowienia śle, przemił wobec. To co? No to zaczynamy powoli tutaj wyjaśnianie całej sytuacji. Mamy dla każdego coś dobrego, taki break i teraz tłumaczę. Oczywiście są Mystery Boxy, z którymi mieliście już gdzieś tam mniej więcej styczność, czy to na fanlive, czy w ogóle osobiście kupując, czy jakkolwiek inaczej. I tych boxów są sztuk dwie. Tam jest gwarantowane, są dwie paczki na każdy box Hoopsa najnowszego, hobby oczywiście. No i tam co dalej, to już różnie, ale jest między innymi Revo Hobby, jest Elite Hobby, jest Donruss Asia 2223 i co tam jest? A i Court Kings 2122 i nie wiem czy coś jeszcze, chyba coś może jeszcze pominąłem. Mniej więcej wiecie o co chodzi i to sobie też otworzymy, ale oprócz tego... Oprócz tego, witam, witam Maciej. Oprócz tego jest tak zwana black koperta. No, black. I w tej kopercie coś tam się znajduje. I teraz kwestia jest tego typu, że wszyscy uczestnicy biorą w tym udział, tylko w zależności ilości spotów, czyli od 1 do 30. Ja już tu mam przygotowane... Oczywiście imiona, nazwiska. Cześć, cześć Dawid, witam serdecznie na pokładzie debiutantów. Ja była promikańska koperta. Dobre. O tak od razu, koperta, ja bym nawet może przy końcu właśnie kopertę wrzucił. I teraz tak, tu będzie losowanie i teraz to w środku to trafia do jednej osoby. To jest raz. Ja już tak jak powiedziałem, mam przygotowane imię, nazwiska, z tym, że losowanie, co później jeszcze wam powiem, będzie trochę odwrotnie. Nie, że od razu hej, 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 będzie koło, właśnie nie myślałem nad kolorę, to topornie by to wyszło dzisiaj. Się skupiłem, dobra, spoko. Ale jeszcze tłumaczę, jeszcze wstępnie, a później jeszcze raz wytłumaczę, że z konkursem jest tak, że będzie losowanie i będzie losowanie nie tak, że wylosujemy jedną osobę, tylko zrobimy trochę bardziej emocjonalnie, chodzi i też dłużej, czyli będziemy losować tych pierw, co nie wygrali. Czyli ostatnia kartka, która zostanie osoba wylosowana, zostanie ostatnia kartka, to do niego trafi nagroda. Czyli pierw będziemy drogą eliminacji. Lubię kopernik cudować. Hej, hej, Wiktor, no dokładnie. A oprócz tego... Oczywiście podwójne nagrody się liczą, czyli ktoś to wygra. Dorzuciłem jeszcze bardzo mały upominek w takim małym pudełeczku. Tego nie było, ale dorzuciłem. Mały upominek. I to wezmą udział osoby bez powiedzmy tam jakiegoś topu dzisiejszego breaka. No to tam od razu wymienię te osoby i bez oczywiście tej osoby, która wygrała to, co tu jest w środku. No dobra, chyba mniej więcej tyle. To co, będziemy zaczynać? No, jak pójdzie, to pójdzie. Coś tam jest. Zawsze na otarcie łez. Czyli to jest taki dodatek do wszystkiego. To masz już widać od razu. Okej, okay, dobra, lecimy. No dobra, mniej więcej plus minus. Tak jest. Ale już przez... Cały dzień myślałem, że sobota, ale był moment w moim dzisiejszym życiu, że myślałem, że jest piątek. Dobra, otwieramy pierwszą pakę. No i co? Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Coś tam jest. Różnie kwadratowo i podłużnie. Nie patrzeć. Zobaczymy. Jakie tam dodatki?
Okej, zaczynamy. Chicago Bulls, DeMar DeRozan, Dallas Mavericks, Prosper. Ja i tak kojarzę ten Dallas Mavericks, bo tutaj specjalnie przez to nazwisko tutaj ta karta została wrzucona. Jest. I proszę, Dirk Wunderwanowicki, Franchise Leaders. Taki insercik tutaj wleciał. Dallas Mavericks. Co my mamy dalej? Jest i coś dla Toronto. Vince Carter, tribut. I kolejne Toronto. Co tak będzie? Dwa back to back niby pomieszane. Trophy Club. Ładny insercik ze statusa, czyli Toronto ma już dwie fajne karty. Następnie Minnesota. Karl-Anthony Towns. Okej, tak jest. Back to back Minnesota. Widzę, miało być zamieszane. Jest limitka. Kevin Garnett. SPX. Stary, dobry SPX. To jest limitka. No, ona jest dosyć wysoka, ale fajna karta do 2,99. Okej, Nowy Jork, jest autograf. Michael Ray Richardson. Impact Impressions. I tu chyba była nadwymianka, jak kojarzę. Czy jest autograf? Jest autograf. Impact Impressions. Następnie Lights Out. Było się zamieniać? DeJounte Murray, Atlanta, Trae Young, również Atlanta. Okej, jest James Broda Harden, fajna karta, Clarity, Brooklyn Nets. Proszę bardzo, miałem od razu to tubkę wrzucać, to później porzucam. Kolejny autograf dla Cleveland Cavaliers. I to jest Impact Impressions, Drew Gooden. Jest Nikola Jokic, tribut. O, widzę limitkę, tak jest, limitka do 99. Gary Harris, 99. Green, Orlando. O kurkę, dokładnie. Zamiast kartami też to zacząłeś, dokładnie. Nikola Jokic. Okej. Freshman year, Usmane Dieng, rookie. Luka Garza, Spectra. Rookie dla Detroit Pistons. O, proszę, bardzo ładna karta. Bam Adebayo, również Spectra. Miami Heat, Lakers, Caruso, The Goat. Okej, i to jest karta dla Chicago, bo pamiętam. DeMar DeRozan, Fluctuations. Taka tutaj karta dla Chicago. Jest i Boston, Flux Apple, Boston Celtics, Jason Tatum. Chicago Bulls, Kobe White, Elite, bazóweczka akurat. Trophy Club, bardzo ładna karta dla Boston Celtics, status. I to jest znowu KG, tym razem barwy Boston Celtics. Dokładnie, Caruso. O, proszę, Jonathan, ostatnio dobrze grający, Kuminga, rookie karta. I back to back, Golden, Moses Moody, We Gold, next, również karta rookie, chłopca. O, proszę, dobre, Jalen Green. Houston Rockets, Rookies Revolution. A także Alperen-Sengun, dodatek do Houston Rockets. O, proszę, jaki ładny Vortex. Vortex Gianni za tento kumpo. Season Ticket, Franz Wagnerówka. Contenders Optic. I tak jest. Jest limitka Denver Nuggets. Road to the Finals. Nikola Jokic. A wrzucimy tego już od razu. Proszę bardzo. Denver Nuggets. Nie wiem, kto tam ma Denver. Ale fajnie, ładnie, sympatycznie. Nie zaglądaj. No dobra, już pierwszą kartę pokażemy od razu. Wróć. Okej, zobaczmy dalej. Walker Kessler, Utah Jazz, Flux Rookie. LeBron James, tribut. Atlanta Hawks, DeAndre Hunter. I to jest Kraket Ice z Fluxa. KD, Stargazing, Phoenix Suns, insercik. O proszę, Joel Embiid, może być Embiid, albo BMX. Joel Embiid, i to jest Silverek, hololo.
Keegan Murray, rookie Flux Apple, Sacramento i back to back również Keegan Murray, freshman year, również karta rookie. O proszę, jest Indiana, Tyrese Haliburton, wersja blue. Hoops. Ja Morant, rookie revolution. O, jest i Seud, jest i autograf, Juan Howard, hot signatures. I Washington Wizards, tak jest. A back to back autograf, Caron Butler, elite autos dla Los Angeles Clippers. Odwrotnie coś, ten Butler rzucony, dobra, niech będzie. To się zamieniał, ten się zamieniał, mógł się nie zamieniać. Takie tu właśnie. Co się liczy do konkursu? Nie, tak, w sumie tak. O, jest God! Fakt, że jakiegoś tam lekko no-name'a, ale God, Rick Hon, rookie. Jak zagra ze dwa dobre mecze, będzie gruba karta. Goldzik, rookie do 10, Trendon Watford. Portland, Blazers. Auto za auto, dokładnie. Także w sumie się dobrze wymieniliście. Jest Goldzik, jest Goldzik. Zaraz go też do tubki. I Golden State Warriors. High Voltage. Draymond Green. Kolejna karta Lakers. Anthony Davis. I Desmond Bane. Memphis Grizzlies. Cracked Ice. Proszę bardzo. Hololo. Poor Players. Utah Jazz. Donovan Mitchell. I to jest holidayówka. Charlotte Hornets. Scotty Lewis. O, tutaj jakaś randomówka, Miles Turner i bardzo fajna karta. Kto wie, o co chodzi, to wie. Top's Finest, holo, lolo, Pau Gasol, Memphis. I teraz tutaj karta Jeremy Sochan, ale to nie jest San Antonio, to jest OKC w tym wypadku. Brakowało coś do OKC, no to Jeremiaszek dla Oklahoma City Thunder. Rookie Optic. Rookie Revolution. Herbert Jones. Rookie. Dla New Orleans. Steven Adams. Oprócz limitka. Tak McDermott. San Antonio Spurs. Do 99. Jalen Duren. Freshman year. Flux rookie. I back to back akurat tym razem też. Derrick Rose. Detroit. Brandon Ingram, Moggio, Flux, New Orleans i randomówki, czyli DeAndre Ayton jeszcze dla Phoenix, James Booknight, We Go Next, Charlotte Hornets i back to back Skyview, lamelówka, polówka. Dobra. Co my tu mamy? I Goldzik. Goldzik. Można by tu było coś wrzucić nawet, pokazać. Nie wszystko... O! Gdzie to LeBron? Ta jest akurat zwrócona, nie wiem dlaczego ten... A, niech będzie. No, myślę, że całkiem sympatyczne. Patrząc na cenę i patrząc na to, że tego... A tam jeszcze coś jeszcze w zanadrzu. Dobra, to lecimy teraz z tymi. Dla każdego coś dobrego, czyli każdy coś tam dostał. A my lecimy z kolejnym mystery. Mystery. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem tam. Chyba wszystkie drużyny rzuciłem. No miałem tak rozstawione, że powinno być wszystko. I właśnie nie pamiętam, w którym jest hoops. Tu jest hoops, tak. W tych zielonych jest hoops. Dobra, tak, dwa hoopsy są i teraz tu już jest randomowo, co tu będzie i zobaczmy. O, okej,
Okej, okay, mamy Optik, Azja, Flux Hobby i Court Kings International. Okej, okay, no to co, tradycyjnie zróbmy... Nie wiem, Court Kingsa jakoś zawsze na końcu dam. Flux... Flux przedostatni i tak. I Azja, Optik nam. Dobra, lecimy teraz. Lecimy. Furnie, okej. Okay. PJ Washington, Bobby Portis, Luke Kennard, Lauri Markkanen. Ach, kurde, już myślałem, że ten co powinien być. Jalen Mason, Brooklyn, Tatum i limitka! Brawo, brawo! Karl Anthony Towns do 7-5! Brawo, brawo! Jest dla Minnesoty jeszcze tutaj. Dodatkowo coś. Okidoki. Dobra, to na razie tych kart, tych gratisowych nie dodałem. Z początku myślałem, że to będzie Redback, ale nie. A, to się miało przydać, a się chyba dzisiaj akurat nie przyda. No i co tu mamy? O nie, jest jakiś insert chociaż. George Richardson, Jaden Ivey, Detroit, Isaiah Stewart i Reigning Boston Celtics, Larry the Legend, okidoki. Boston to jakiś Tatumik, Larry. Lecimy dalej. Okej. Okay. Porzingis, McDaniels, Highland, Huerter, Rookie, Atlanta, Gueye. Czyżby to był Redback? Nie, to nie. Devonta Graham. Okej. Okay. Koulibaly, Rookie i we go next. Kolejny prosper. Dallas Mavericks. Jest prosper, panie, prosper. Flux? No. Damn time. Lillard. Fluxy, fajne fluxy. Taris Maxi. I chyba chulówka będzie. Jalen Sachs i hololololo. Jalen McDaniels. Philadelphia. Akurat do Embida będzie. I jest i on! Jalen Williams, Rookie Influx. OKC. I McDaniels. I jeszcze Court Kings. Tu każda karta, dobra karta. Nowy Jork, RJ Barecik, Kabarecik. Joel Embiid, Anthony Davis. I co to mamy? Rukasa mamy na pewno. Jakiego? Zobaczmy. O, obrócony Rukas. Czyli Keon Johnson, Portland i James Booknight. Charlotte Hornets, a na końcu chyba insercik. Modern Strokes. Tak jest! Modern Strokes. Utah Jazz, Donovan Mitchell. Jego damy do tubki. Czyli dwa donowany. Spoko. Na Juta. Tamta holówka. Holidayówka. Okej. Okay. I pamiętajcie, żeby zostać przy radioodbiornikach, bo będziemy później jeszcze losować. I właśnie tylko jest jeszcze pytanie, czy przed losowaniem zdradzić, co jest do... będzie losowane, czy po losowaniu. To jest pytanie. Dobra, to mu się dzisiaj moje nie przydaje. Więc zobaczmy, jaki tu jest zestawik. O! Proszę bardzo! O!
i Nowy Jork jeszcze ma! Nowy Jork! RJ Barecik, rookie! Rookie! RJ Barecik dla Nowego Jorku i City Edition! Colin Sexton! Hololo! City Edition! Cleveland Cavaliers! No! Dokładnie! Dzisiaj same niespodzianki. Niespodziankowy break, taki trochę. Taki z bańki. Hupsy. Kurde, najgorzej to się klei do tego. O, da. Z rękawiczkach jest trudniej. I co, jaki jest zestaw mamy? Czyżby podobny? Bardzo podobny, dokładnie. Czyli Flox, Optik i tak jak wtedy. Cyk i cyk. Bardzo pięknie, 3+. No tak. W sumie tak. Okej, okay. Peyton Watson, Simons, Okoro, Caleb Martin, Julian dla Denver, Julian, Stephen Curry. O, jakaś obrócona albo holówka, albo co? A, jaki ładny LeBron dla szwagra. Shiz. Czy jak to się tam wymawia? LeBron. A jeszcze tu jakieś hololo, może Ruki albo co? Chyba raczej nie Autos, chociaż może i Autos. Tak jest! Jest Autos! Colby Jones! Ruki! Colby, dokładnie mówiąc. Od Colby. Jest i Autos, Ruki. Hot Signatures! Dobra, daj mi jakąś wózeczkę w końcu. Aha, to już odpadła osoba. Nie, no to tam zobaczy. Znaczy, te główne losowanie na pewno, a co do drugiego losowania, to zaraz będę myślał. No, Sacramento, to zrobimy na żywca po prostu wykreślanie. No, Sacramento raczej odpada. Nawet na pewno, pewno. Ale to o tym drugim, bo tak to te pierwsze to wszyscy biorą udział. Nie wiem, co to tam jest. Sengun. O! Paolo! Benkero, rookie! I the rookies! Jaden Ivey! Brawo! Seth Curry! Yep. Jaden Ivey, Detroit Pistons, the rookies. I Paolo! Benkero, rookie. Okej, okay. Hupsik. Wendell Moore, Zach Lawin, Mitchell, Bogdanowicz, Landy. Tylko, że przy tym drugiej nagrodzie liczą się też to, co tam jest mocniejszego dane w tym, w tej pierwszej. Chodzi o to, żeby wyrównać, no, komunistycznie, no. Do równego równanie, to co mówiłem. Campaign. Breeze, ten tam jakiś tam, już mieszał to jaki. O, szwagier! Szwagier! Nie wiem, co mi wisisz, ale mi coś wisisz! Ja Presentations! LeBron James! No to ty już na pewno, ja bym ci już oba losowania z góry darował, no ale... Obiecałem, że wszystkie losowania, wszystkie biorą udział osoby, więc tu nie ma, żeby bać. Brawo, jest wspaniale, brawo, doskonale. Szwagier, Presentations, LeBron James. Kurka Wacław. W ogóle zajebisty boks był. Bo to był cały boks, albo 2 czy 1. Nie, zaraz, 12, 24, 12, tych, tak. Jeden boks był, zajebisty. Tu chyba był między innymi właśnie Łęba w tych mystery paczkach. LeBron i jeszcze tam jakieś. Dobra, jeszcze zobaczmy.
To za ten manager. A co z tym manager? Też wygrałeś. Ostatnio jakaś forma. Andrew Wiggins. Nikola Jokic. Galanto. I będzie silverek. Caleb Houston. Orlando. I to jest silver rookie. Oraz Cleveland Cavaliers. Flow motion. Galanto. Czyli Dariusz Galant. Galancik. Caleb Houston, spoko. Też fajno. Fajno. No i jeszcze Kurt Kingsa, może coś wpadnie. Nie, no. Trzymają se. O, chyba będziemy mieć tego. Colantoni, Giannis. Donovan Mitchell, no, Utah. Rookie Trey Murphy, New Orleans Pelicans oraz Jared Butler, a na końcu OKC, kurde, myślałem, że to ten drugi, ale jest Tremen, OKC, rookie. Yes. Acetate, Tremen. I to wszystko. To co, zdradzamy nagrody przed losowaniem? Lakers? Chyba nie. Szwagier zakosił. Lakers. Dobra. Pierw zrobimy losowanie, znaczy inaczej. Ja bym pierw losowanie, później zobaczył, co na przykład będzie. Co myślicie o tym? To nie macie nic do gadania. O, braki są, to jest piękna karta. No, to był prezent już pięknie. Szwagier poszalał dosłownie. Nie wiem, czy teraz rekapik robi, czy później trochę. Trochę tego tam wleciało, trochę autosu, trochę tego, trochę tamtego. No taki break, który z tyloma autografami, to daj zdrówko. Zrobimy po. I to będzie dodatkowe. I dodatkowe, pamiętajcie, że zostawiamy jeszcze dodatkowe losowanie. Bez tych topowych ludzi, czyli szwagier na pewno nie, ale w tym losowaniu biorą wszyscy udział. Teraz, te losowanie jest czarna paczka, którą otworzymy. Znaczy ogólnie otworzymy na live'a, co nie? A teraz zrobimy losowanie. Wszyscy są i przypominam, w drugą stronę. Nie, że pierwszy wygrywa, tylko ostatni wygrywa. Będziemy wrzucać do kubków? Dobra, wrzućmy, tylko nie pogubmy tego. Dobra. Tak, większe emocje, dokładnie. Trochę przedłużone losowanie, ale za to... I mówię, i tutaj jeszcze zostaje, żebyście nie opuszczali radioodbiorników. I black paczka. Muszę się napić. Dobra! Drogą eliminacji. Po kolei leci na Szczecin. O, może sobie teoretycznie, zresztą i tak nie wiem, co to. Lecimy, tak. Mogę przykryć, ale to. Dobra, lećmy. Dobra, kto odpada? Jak ktoś ma dwa spoty, to wiadomo, że jeszcze ma większą szansę. Aleksandr Iwanow, ale on ma dwa spoty. Okej, lecimy dalej. Maciek Mężyk. Maciek. Co nie znaczy, że może nie być w następnym usuwaniu tym drugim brać udziału, ale Maciek już niestety, już nie. Wiktor Paucha, ale Wiktor ma chyba dwa spoty. Dobra, kto tam jeszcze? Kogo jeszcze? Marcin Tuliszka, no Marcin, przykro mi. Jeden spot, kurka, no.
I Cierek z taką animacją. Z portret. No później tak. Później właśnie na końcu. Alex, niestety odpada. Nie wiem, czy ma dwa spoty. Chyba jeden. Niestety. To lecimy. Same dobre informacje dla wszystkich. A tutaj są dwa. Co? Tak? Dwa czy jeden? Jakiś taki dziwny jest. Dwóch. Dobra, przykleiło się. To co teraz? Dwóch na raz. No nie. Albo ta jest pusta chyba jedna. Ta, dobra. Oj, Ania niestety. No i ktoś, kto tutaj, nie wiem, Mr. Nikt. Nie, to zostało wrzucone przypadkiem. Ja miałem za dużo karteczek. Ale wszyscy są. Forza Juve. Bardzo mi przykro. Ale ma drugi spot. Jakub Motyl, niestety. Ale też jest drugi spot. Dobra. Łukasz Tarka. No Łukasz tutaj to on się nie przejmuje, bo ma jeszcze dwa. Chyba, że teraz go od razu wrzuca, to już będzie się bał. Edwin! Przykro mi, ale jest autograf. Następnie Mariusz Menzel. Nie wiem, czy Mariusz miał dwa. Jeden chyba, także tutaj już sytuacja. I mówię, zostańcie jeszcze, będziemy jeszcze eliminować następnych ludzi. Artur Baturo. No to niespodzianka, bo Artur lubi wygrywać. Jo. Kogo my tu mamy dalej? Kto tam został? Ja już prawie nie pamiętam. Remigiusz Daniel. Okej, okay, no Remigiusz jeden spot. Największe szanse chyba na razie ma Łukasz Tarka. Trzy spoty. Wiedziałem, że Łukasz. Forza Juve. O, to już jest, to przykro mi bardzo, bo chyba to już jest druga eliminacja. Nie udało się tym razem. I coś tam jeszcze zostało. Kogo teraz? Michał Borowski. Będzie się musiał obejść smakiem. Haj, namazował. Uwaga. No i po zawale. Marcin Szykiel. Chociaż Marcin ma chyba dwa spoty, a nie był eliminowany wcześniej. Czy był? Już nie pamiętam. To się okaże. No co? Faworyci są. Już mamy pierwszych faworytów. Ktoś tam jeszcze został. O. Ktoś tam jeszcze został. Chyba Dawid. Na pewno. Szwagier został. Ustawiony. Łukasz Tarka. No to Łukasz się już powoli boi, bo już mu tylko jeden spot został. Dobra. Któż to taki dalej? Łukasz Kwiatkowski. No Łukasz jednym spotem bardzo blisko był sukcesu. Ale niestety. Teraz mamy kogo? Dawid Piórkowski. Bardzo mi przykro. Byłby fajny debiut. Znaczy i tak pewnie jest. Ale ogólnie mógł być jeszcze lepszy. Dobra. I później będziemy jeszcze eliminować tą dodatkową nagrodę. Aleksandr Iwanow. No i niestety to jest kompletna eliminacja, bo wcześniej też go wylosowaliśmy. Widać jak ubywa ludzi, ale pamiętacie, że jeszcze jest jedna. No to tam jest. Jakaś pocieszanka też następna. Szwagier! No, tobie się nie należało wyjątkowo, także bardzo mi przykro. Szwagier może iść spać ogólnie. Co my tu mamy dalej? Jakub Motyl. Jakub chyba jest druga eliminacja. Także tu się nie powiodło. Tak, od razu ubywa ludzi w tym. Na żywo. Ja. Konrad Kamerusz. No, jednym spotem bardzo bliski sukcesu, szczęścia i pomyślności. No i dobra, tu już jest, to chyba nie ma nikogo z dwoma spotami. Więc szanse są równe.
Wiktor Pałucha, no bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, Wiktor. Było blisko. To już jest ścisły top. Tu już zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także tu już jest duża szansa. Dobra, coś tu wyciągnę. Marcin Dubiniak, również blisko, ale będzie musiał dzisiaj patrzeć w sufit. Dobra. To już naprawdę ścisły top. Emilia Bogacka! O, Emilka, naprawdę było, kurde, blisko. Bardzo blisko, jednym spotem. Nie tak się umawialiśmy. Dawid Szczepaniak! No, Dawid też, chyba jeden spot. Bardzo już ciołóweczka. No, teraz najbardziej... Jedna szczęśliwa i dwie najbardziej zdenerwowane osoby. One wiedzą. Ja nie wiem, kto został. Dobra. No to pierwsza osoba zdenerwowana. Łukasz Tarka. No bardzo dużo szans sobie dał na to, żeby jednak skasować tą czarną kopertę, bo miał trzy spoty. No i... Właściwie został wyeliminowany prawie, że na samym końcu, czyli w sumie plan się prawie powiódł, ale jak wiadomo, to jest to prawie tylko. Uwaga! I Marcin Szykel! Najbardziej zdenerwowana osoba! No, autosik trafił i tak dalej, ale... No dobra, to kto wygrał? Ale było blisko! O, już za późno! A zwycięzcą jest Andrzej Żemery, ostatni spot, czyli według zasady ostatni będą pierwszymi International Friend. Andrzej Żemery! I zobaczmy, co dla Andrzeja tu przygotowaliśmy. Może nie będzie wcale czego żałować w sumie. Nie patrzeć. O, widzę, że są dwie karty. O, już zdradził. Dobra, to szybko. Jeremy Sahan, rookie level one. I uwaga. Kobe Bryant, Jam City. Piękna karta. Już od razu w holderku. Także kto był cwany, to już mógł wyczuć, bo zdjęcie było specjalnie tak zrobione. Właśnie się zastanawiałem, jaka byłaby taka najfajniejszy zestaw do wrzucenia. No to kto? No to wiadomo, że wszyscy będą zadowoleni praktycznie z Sochana i praktycznie wszyscy z Kobe Bryanta. Jakąś flaszkę. Kobe Bryant. Nie wiem, ona teraz jest 40-50 dolarów gdzieś mniej więcej schodzi. A ja ją kupowałem, no prawie 500 za nią wydałem. Ale latała i po 200. Piękna karta. Piękna, naprawdę. Oddaję z ciężkim sercem. First Mamba. Wow, pięknie. Jest genialna karta, zobaczcie. Piękny. Jam City jest kuźnia. I jest, widać, naprawdę spoko stanie. Ogólnie, Kobe. No, 9-10 to pewnie nie jest. Ale fajne. Te twoje pomysły rozkminić testy. No to też prawda. No i dobra, i teraz kogo eliminujemy z losowania, bo jest drugie. Jak go wylosujemy, to po prostu to tak jakby go nie było. I będziemy tylko, tu już nie będziemy drogą eliminacji, tylko od razu wyciągniemy, żeby tam nie przedłużać za dużo. Pierwsza mamba prawie w mojej kolekcji. Jak to nie dawaj. Dobra. No i naprawdę jest genialna karta. Genialna. Bardzo mi się podoba. Dobra, co to jeszcze miałem rzec? Eliminujemy, dobra. Od razu na żywco najwyżej sobie przepiszę listę. Ostatnio sobie zapomniałem przy liczeniu, kurde, tych wpłat, to dlatego jestem pasek. Nie tą listę wziąłem. Dobra, kto odpada? Andrzej na pewno. Szwagier na pewno.
A sakrament obiecałem też. To mam sakramento. Okej. Okay. Dobra, nie będziemy mocno eliminować już tam ciul. Minnesota coś tam jeszcze miała. Co miała w kartach? Coś też miała. I limitka. No niestety, Minnesota musimy wyeliminować. Niestety, niestety, bo i tak jest fajnie. Minnesota, kto miał Minnesota? Mariusz, przykro mi. Ale tu moje, nie ma jakichś cudów. Dobra, a te resztę zostawi. No i Portland też coś tam miało, wpadło chyba. Goldzi, kruki. To na pewno jest więcej warte jak 30 zł. Jakub, sorry Jakub, ale jeszcze jest drugi spot. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób myślę. Tak bez powodu. Dobra, pięć więcej szans. No i jeszcze te Denver chyba. Niestety jeszcze, tak jak patrzę, no w sumie te autografie też powinny być. Chyba, że właśnie. Ale zaraz będą i oby. Jak ktoś miał dwa spoty, a trafił autograf, to też leci. Dobra. Czy o zajebiemy ci jeden ten. Także Clippersów tak. A Clippersów? A nie wiem. Marcin miał dwa spoty, lecisz z jednego. Autografu i Wiktor też jedno leci. Czyli jak... będzie zapamiętać. Ale nie, ale dupa. Wszystko fajnie, tylko że te wszystkie kartki są wszystkie. Zajebiście sobie to rozplanowałem. Nie biorąc jednej rzeczy pod uwagę, że musiałbym teraz powyciągać te karteczki z tymi ludźmi w środku. Wyje wszystkich. Kuźma, Wacław. Nie, no dobra, jak go wyciągniemy, to spoko. Jeden ciul. Jak wyciągniemy karteczkę, to po prostu nie będzie, tylko że tu są podwójne karteczki. To zrobimy po prostu tak jak wcześniej. Nie od razu, tylko będziemy eliminować według zasady kto ostatni, ten pierwszy. Będziesz trzeci. Możliwe, możliwe. Pewnie jeszcze kogoś by się zdało tu wywalić. No aha, i obiecałem Wiktora wywalić, bo ma dwa spoty. Także jeden tylko bierze udział. A Wiktor chyba nie wiem, czy na dwóch otosów nie ma. No i dobra. I wróć. Gdzie mieszkasz? Chuja, tyle czy... Leci. To losujemy i tak jak mówiłem, będziemy... starym indiańskim sposobem, ale już od razu bez tych kubków. Ale to nie spodziewajcie się tu, wiecie czego, w tym Immaculate Boxie. Dobra. Teraz muszę na listę patrzeć, kto eliminowany jest. Alex Onyx. No to ma niestety tutaj Alex przy dodatkowych losowaniach. Ale Milwaukee tam było. Fajnie, coś wpadło. I coś jeszcze. Miłki, no tak. A ja wiem, także losujemy. Michał Borowski, niestety. Po prostu będziesz miał jedną, a także są wszystkie już rzucone, to już nie dałoby rady od razu jednym tym, bo jesteś w środku, masz podwójną szansę, więc nie wiadomo, która jest która szansa. No i dobra, nieważne. Chociaż w sumie dałoby rady też zrobić, ale dopiero teraz o tym pomyślałem. Dawid Piórkowski. Okej, okay, niestety. Lecimy dalej. Na szybciora. Jakub Motyl. No, Jakub. Eliminacja, a jak drugi raz się pojawi, to niestety nie będzie brany pod uwagę. Dokładnie, to coś w tym rodzaju. Szwagier. On już w ogóle został wcześniej wynominowany. Następnie Marcin. Dokładnie zasady rozumiem się. Nie, bo tak trochę inaczej mogłem to zorganizować. Faktycznie. Andrzej, to on już był wcześniej. I tak może być. Dlatego ostatnie kartki będę tu. Dobra, Łukasz Kwiatkowski.
Okej. Marcin Dubiniak. Zbiera smaka, zbiera pony. Dobra. Forza Juve. No niestety. Gdzieś Forza dodatkowo losowania słabiej. Łukasz. Ale Łukasz raz, on to ma dużo tego. Remigiusz. Nikt nie widział. Edwin. Łukasz Starka. Ten, co się tutaj zgardza. A, Łukasz. Chyba już nie zostaną trzy ostatnie. Sorry za ten śmiech, ale... Wiktor Paucha. Przykro mi, Wiktor. Drugi spot poleci. A nie, ten już nie był brany pod uwagę nawet. Konrad. Aleksandr Iwanow. A żebyś wiedział. Marcin Menzel. Nie, on od razu są eliminowani. Marcin Szynkiel, to on już był wyeliminowany. Ania, ach, blisko. Dobra, teraz już możemy odkładać. Aleksandr Iwanow. Ale co, Wiktor? Ale nie, ja wliczyłem dwa spoty na jedne. No może tak być, ale to chodzi o to, żeby wzmocnić tych słabszych. Nie wiem, czy to uczciwe, czy nieuczciwe. Te dodatkowe zasady są zazwyczaj nieuczciwe. Główne zasady były takie breakowe i ich się trzymamy, a później leci jak leci po prostu. W miarę uczciwie, na bieżąco. Tego w ogóle miało nie być. Okej, Jakub Motyl. Tego nie wiem. Dzięki, Mariusz. Dobra, Artur Baturo. Emilia Bogacka, niestety. I Artur Emilia w losowaniu dodatkowych. Maciek. Mężyk. Maciek, okej. Dawid Szczepaniak. Ostatnie trzy losy, już tam pewnie niektórzy wiedzą, o co chodzi. A, Marcin był blisko Tuliszka, chyba że tu się powtórzą te. Wiktor się powtórzył, więc na razie Marcin jest na pierwszym i jak się drugi powtórzy, to Marcin będzie wygrany. Tak jest. Marcin Tuliszka, dobrze, że kurde się pokapowałem. Marcin Tuliszka, wygrywający dodatkową nagrodę w ustawionym z góry losowaniu, gdzie nikt kompletnie nie wiedział, o co chodzi, łącznie z prowadzącym. Ale przetrwaliśmy. Zobaczmy, co to jest. O, to nawet jest Immaculate. Jest Immaculate Washington Wizards. Gruby patch. Thomas Bryant. Bardzo ładnie. Marcin Tuliszka. Gratulacje, Marcin Tuliszka. Także jak powiedziałem, losowanie było ustawione. No trochę tak, też z ciężkim sercem. Dzisiaj oddaję swoje ciężkie, ciężkosercowe karty. No, myślę, że całkiem sympatyczny break. Trochę z tym losowaniem dodatkowym, wiadomo, zamieszanie, ale jakby to miało być inaczej. W końcu fankarts.
Dzięki, Wiktor. Dzięki wszystkim. Oczywiście mówię, tak, było niesprawiedliwie, ale o to chodziło. Także nic nowego. Wszystko ustawione. Ale break myślę, że całkiem sympatyczny. Szybko zobaczmy, co tam się w miarę tutaj udało trafić, łącznie z tymi bazówkami. Okej, okay, Galanto, Jokic, Wiggins, Payne, Bogdanowicz, Mitchell, Lavin, Moore, Seth Curry, Sengun, Curry, ten właściwy, Caleb, Martin, Onokoro, Simmons, Peyton, Watson, Sachs, Maxi, Lillard, Graham, Huerter. Dokładnie chodzi siła. Chyba to streamera. Bones Highland, Johnny McDaniels. Znaczy jutro coś będzie. Kristaps Porzingis, Isaiah Stewart, George Johnson, Tatum, Markkanen, Kennard, Portis, Washington, Junior, Fournier, Cole Anthony, Giannis, Mitchell, Trey Murphy, Jared Butler. Okej, okay, Caleb Houston to Silverek, Bryce z Utah, rookie, Seth Lundy, Paolo Banchero, The Rookies, Jaden Ivey, The Rookies. Znaczy to jest zwykła rookie rated, a to jest The Rookies. Julian z Denver, RJ Barecik, Mozaik, rookie, Keon Johnson i James Booknight. Jest tego za 30, coś złociszy. Za 29, nawet nie za 30. Galanto, Flow Motion, Shiz, LeBron James, Barecik, Embiid, Davis, Daniel Silverek, Rainy Glary, Skyview, Lamelówka, James Booknight, rookie, Ejton, zwykła bazóweczka z Revo, Brandon Ingram, Mojo, Derrick Rose, Freshman and Giant Duren, Limitka, Doug McDermott do 9-9, Steven Adams, Rookie Revolution, Herbert Jones, Jeremy Sochan, rookie dla OKC, Pau Gasol, Holóweczka, Top Finest, Tarne Mice, Scotty Lewis, Poor Players, Holo, Lolo, Donovan Mitchell, i to jest wersja Holiday, Desmond Bain, Cracked Eyes, Anthony Davis, High Voltage, Draymond Green, Ja Morant, Tyrese Haliburton, Blue, Freshman Year, Keegan Murray, Apex Flux, Keegan Murray, Rookie, Joel Embiid, Silverek, KD, Stargazing, Phoenix Suns, jest tego, Hunterek, Cracked, LeBron James, Tribute, Kessler, Rookie, Season Ticket, Franz Magdarówka, Vortex, Giannis, Senguni, Gruki, Jalen Green, rookie, Revo, Moses Moody, Wygodek z Ruki, Jonathan Kuminga również, Trophy Club dla Boston, KG, Kobe White, Flux Apple, Tatum dla Chicago, Flux Actions, taki tutaj pareczka, w sensie DeRozan w różnych barwach, Alex the Goat, Bam Adebayo, Spectra, Luka Garza, rookie, Freshman Year, Dieng, Nikola Jokic, Gary Harris, Limitka 99, Nikola Jokic, dla Cavs, Impact Impressions, Drew Guen, Clarity, James Broda, Trey Young, Lights Out, Murray, Impact Impressions, Michael Ray Richardson, Autosik, SPX, Limitka KG, Carl Anthony Towns, Trophy Club, Fred Van Fleet Toronto, Vince Carter Toronto, Dirk de Wunderwa, franchise, też ładna karta, Prosper i Demar DeRozan, a także Influx rookie, Jalen Williams, Bilal Koulibaly rookie, Prosper, We Gold Next, Gueye, Ivy i Jalen Wilson. A także to, co tam w międzyczasie wrzuciłem. Goldzik, Trenton Watford, Rookie Gold, Auto do 10. Jokic, Limitka Road to the Finals. Piękna karta. Presentations, LeBron James. Colby Jones, Hot Signatures, Rookie Auto, Treyman, Acetate, Rookie. City Edition, Colin Sexton, hololo, Carl Anthony Towns, limitka do 7-5, Modern Strokes, Donovan Mitchell, nie jest po kolei oczywiście to poukładane, Juan Howard, Hot Signatures dla Wizards i Elite, do 149 limitka, Karen Butler, Auto, Jeremy Sochan, Rookie, Court Kings, Thomas Bryant, Patch,
Immaculata do 25 i Jam City Kobe Bryant. I tego LeBrona w sumie też by wypytał. Dobra. Szwagier nie zasłużył. No, dokładnie. No, presentation jest grube. W tej chwili droższe jak ta główna karta. Co te? No, no tak wychodzi. Dobry traf, gruby traf. Ten Ebronik. Czyli bardzo fajnie wyszły kolejne mystery, tak nie chwaląc się.